Krótka recenzja piły Oleomag reklamowanej przez samego Chucka Norrisa. To już mówi samo za siebie. Kupiłem, bo polecił mi człowiek, znaczy przez przypadek, bo miałem kupić Husqvarnę, ale nie było. Zadzwoniłem do sklepu obok, czy mają może Stila albo Husqvarnę, to powiedział mi nie, ale mamy Oleomag. Bardzo dobra firma z 50-letnią tradycją, włoska. Akurat ten model, to jest najmniejszy model, jest produkowany w Chinach, ale w fabryce Oleomaga, nie w jakiejś, podobnież tak jest, nie wiem, nie byłem w Chinach, nie sprawdzałem. No, ale polecił mi, kosztowała 900 zł. Ma 2 lata gwarancji. No i podobnież jest bardzo dobra. Bardzo dobra. Już na niej zrobiłem ogólnie, nie wiem, z 10 godzin. Łańcucha jeszcze nie ostrzyłem. Co mogę powiedzieć? Bardzo fajnie tnie, lekka. No a jeszcze dodam, dlaczego nie kupiłem Stila i Husqvarny. Husqvarna jest bardzo awaryjną piłą. Nie chcą za bardzo serwisy jej naprawiać. Są podobnie problemy. Stil podobnież już nie jest takim Stilem, co był kiedyś. Ceny w sumie podobne. Ale podobnie jakościowo ten Oleomag jest lepszy. No. Oprócz tego, że napis się tutaj trochę zdarł, to nic się nie dzieje. No. Koszt zakupu już mi się zwrócił, bo pociąłem tyle drewna, że jakbym wziął kogoś, żeby to pociął, to by wziął pewnie dużo więcej kasy. No. Za pocięcie tej ilości drewna, za ścięcie drzew, które wiatr mi powalił, i za pocięcie na kawałki na pewno bym zapłacił więcej. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej pile, tak żeby nie przedłużać i nie gadać głupot. Co do użytkowania, no to paliwo z olejem, olej do smarowania łańcucha. Dodatkowo nie wszyscy o tym wiedzą, że tutaj ta dziurka, nie wszyscy wiedzą, i serwis czasami. Pytałem się o różne piły, nikt mi o tym nie powiedział. Tutaj trzeba, jest łożysko i trzeba to smarować przez tą dziurkę, smarem stałym. No. I tak. No i generalnie trzeba o nią po każdym piłowaniu tutaj to miejsce wyczyścić. Ja mam sposób, bo kompresorem to wydmuchuje wszystko, te wszystkie wióry. I tyle. No. Co jeszcze? Filtr powietrza, który jest tutaj, też trzeba co jakiś czas czyścić, bo na pewno będzie zabity. No, odpalanie to chyba wszyscy wiedzą, jak się taką piłę odpala. Przepompować trzeba paliwo, przełącznik do samego dołu, pociągnąć za szarpak ze 2-3 razy, jak zagada przez chwilę, to już koniec. W pozycję 1 odpalić, przegazować, niech pochodzi trochę i tyle. Żadna filozofia. Generalnie te wszystkie plastiki są fajnie dopasowane, twarde, fajnie zrobione. No i zobaczymy przy dalszej eksploatacji, co będzie. No, spokojnie taką średnicę drzewa, jak ma tutaj tą powierzchnię cięcia, spokojnie przetnie bez najmniejszego problemu. Twarde drewno też idzie bez najmniejszego oporu. Tutaj mam, ciąłem i jakieś deski, i świerki, jest akacja też, olchę ciąłem, dąb, bez problemu idzie. Tak jak mówię, łańcucha ona przepracowała już, myślę, że spokojnie z 10 motogodzin albo i lepiej, chyba nawet i lepiej. Łańcucha jeszcze nie ostrzyłem, chociaż powinienem już ten łańcuch naostrzyć, zdecydowanie. No,
ale jeszcze nie ma problemu, tnie bardzo, bardzo dobrze. Co do jeszcze naciągania łańcucha w piłach, w ogóle wszystkich piłach, taka podstawowa rzecz, luzujemy te dwie śruby, naciągamy tutaj tą śrubą i tak naciągamy do momentu, aż łańcuch nie wysunie się więcej niż tyle. Czyli teraz można powiedzieć, że jest naciągnięty. Nie mogą się ponad tą prowadnicę te zęby wysunąć. I dokręcając całe to ramię podnosimy do góry w rękawiczce, najlepiej żeby się nie skaleczyć. Czyli to ramię unosimy w górę, albo możemy też oprzeć piłę o jakiś blat i dopchnąć w tą stronę, żeby to ostrze nam poszło do góry i wtedy dokręcamy, kontrujemy te śruby. I jeszcze jedna sprawa, też mi w serwisie zwrócili na to uwagę, żeby nie dokręcać ich na chama, tych śrub, po prostu dokręcić i nie przesadzać, bo niektórzy dokręcają tak, aż się wciskają tutaj w plastik te śruby. No, nie ma co przesadzać, bo jeżeli, tak jak mówię, przy dokręcaniu uniesiemy ten element tnący do góry i dokręcimy, to wtedy łańcuch się nie będzie nam luzował, bo jeżeli dokręcimy to ramię opuszczone, to przy cięciu pójdzie do góry i się nam zluzuje. Taki niuans, ale dość ważny. Wcześniej ciąłem tam jakimiś sztylami, ale nie miałem swoich prywatnych tych pił. Miałem tam pożyczone na 1-2 dni. Miałem swoją prywatną Boscha i Naka piłę elektryczną. I ten Nak się skończył po roku. Szczotki się skończyły. No to trzeba było szczotki wymienić, ale koszt tam szczotek ze 30 chyba. 35 zł, coś takiego. Około 40 plus łańcuch, plus ta prowadnica, bo się skończyła swój żywot. Bosch natomiast chodzi do tej pory, ale no, elektryczna w porównaniu do spalinowej, nawet najmniejszej, no to jest przepaść. No, co do cięcia i wygodniej się tnie, bo nie trzeba przedłużaczy ciągać. Moment się odpala. I możemy zasuwać bez problemu. No, bardzo fajna piła. I tak jak mówię, zobaczymy, czy to prawda, że jest taka dobra. I nawet sprzedawca mówił, że lepsza od Stila i Husqvarny. No, bo chciał sprzedać, nie? Ale jak na razie po tym użytkowaniu moim jestem zadowolony. No. Są wyższe modele, nie chciałem wyższego modelu, bo już była dość duża różnica w cenie, bo około 350 zł. I to bez sensu. Może jak będę później ciął, nie wiem, bardziej zawodowo to drewno, to bym kupił, ale na razie do tego, co się robi na dworzu, przyciąć jakąś deseczkę, to jest super sprawa, nie trzeba się męczyć zwykłą piłką, czy przyciąć jakieś gałęzie, to też można spokojnie to robić. Zobaczymy, no nie wiem, po zimie, jak będzie się dalej sprawować, bo mam trochę jeszcze do pocięcia tego drewna na mniejsze takie kawałeczki, więc zobaczymy. Jak na razie, jak najbardziej polecam, jestem zadowolony, odpala z pierwszego prawie szarpnięcia, więc nie jest źle. Zobaczymy dalej. No tak jak mówię, gwarancja jest na 2 lata. Można to prowadzenie łańcucha kupić dłuższe i dłuższy łańcuch i wtedy będzie większy zasięg, ale wtedy moc może być piły za mała, no, do cięcia. Ale tak jak mówię, jak na razie testy. Firmy w ogóle nie znałem. Jeszcze na koniec dodam Oleomag, co to za firma. Ale podobnież mało znana, renomowana. No, ludzie, którzy kupowali, naprawdę nie wiedzieli, no, że taka firma w ogóle istnieje i robi piły. No,
nikt o tym, kupując ją, nie wiedział wcześniej, ale się podobnie sprawdzają. No, także to by było na tyle. Do następnego filmu o stukłemse paznokieć.